Jezus powiedział do swoich uczniów, niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział, idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia, siostry, w dniu dzisiejszym zgromadziła nas w tej świątyni świętego Floriana jedna z największych tajemnic, tajemnic, przed którą staje każdy człowiek. Tajemnica, której tak naprawdę nie da się do końca przeniknąć ludzkim rozumem, tajemnica śmierci. Zgromadziliśmy się dzisiaj tutaj w tej wspólnocie ludzi pogrążonych w smutku i żałobie, aby wypełnić chrześcijański obowiązek i oddać ostatnią posługę świętej pamięci Karolinie. Drodzy, do naszego zgromadzenia dzisiaj Chrystus mówi w Ewangelii, niech się nie trwoży serce wasze. Do nas wszystkich gromadzonych w tej świątyni bólu i żałobie po odejściu świętej pamięci Karoliny, gdyby nie wiara w Chrystusa, który jest zmartwychwstaniem i życiem, prawdopodobnie wielu po śmierci, po stracie najbliższej osoby popadłoby w wielką, ogromną rozpacz. Ale drodzy, przede wszystkim musimy Panu Bogu dziękować za te lata, 77 lat, które świętej pamięci Karolina przeżyła na tej ziemi i dziękujemy za wszystkie łaski, dobrodziejstwa, za to wszystko dobro, to błogosławieństwo, które Bóg przez te lata, przez właśnie ją obdarzył, a przez to obdarzył, przez świętej pamięci Karolinę obdarzył innych. I w tej mszy świętej sposób szczególny właśnie składamy dziękczynienie Panu Bogu za dar jej życia. Dalej, wielką pociechę znajdujemy także w liturgii, w Słowie Bożym, które przed chwilą słyszeliśmy. Jesteśmy w oktawie Wielkanocy, a więc w takim bardzo szczególnym czasie. Czasie, kiedy tak mocno wybrzmiewa ta prawda o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Tak mocno wybrzmiewa ta prawda o tych największych wydarzeniach zbawczych w Jego życiu, a więc o ustanowieniu Eucharystii, Jego męce i śmierci i później oczywiście chwalebnym zmartwychwstaniu. To wszystko właśnie w tym szczególnym czasie, w tym szczególnym tygodniu teraz tak bardzo mocno gdzieś tam siedzi w naszej głowie, w naszych modlitwach, w naszych rozmyślaniach. I znowu Jezus przeżył to wszystko nie po to, żebyśmy tylko gdzieś tam się zachwycili, uronili jakąś łzę, ale po to, byśmy sobie uświadomili, że zrobił to dla nas, umarł dla nas, za nasze grzechy i że kiedyś wszyscy będziemy mogli właśnie z Nim spotkać się w niebie i również ze świętej pamięci Karoliną, której trochę tutaj dzisiaj mamy w kościele i której pogrzeb celebrujemy. To wszystko stało się dla nas, bo Chrystus swoją śmiercią odkupił wszystkich ludzi, wszystkich czasów, całego świata. I w tym właśnie też znajdujemy wielką pociechę, że to ten ból, ta żałoba, gdzieś tam człowieka dotyka w głębi serca i dobrze, że właśnie tak jest, ale gdzieś powinniśmy mieć tą głęboką nadzieję, wieczną nadzieję, że kiedyś spotkamy się z naszymi bliskimi. Dzisiaj po raz ostatni trochę świętej pamięci Karoliny są tutaj przed ołtarzem i właśnie jej czas pielgrzymowania na ziemi się zakończy. Dzisiaj ona stoi już przed obliczem Boga, gdzie nie ma już śmierci, gdzie nie ma już żadnych pytań, co będzie później, co będzie po tym życiu. Ale drodzy, nas tutaj obecnych, śmierć świętej pamięci Karoliny, czyli każda śmierć, powinna zmuszać do jakiejś takiej pewnej refleksji. Człowieku, po co jesteś na tej ziemi? Po co żyjesz? Jaka jest tajemnica cierpienia?
To wszystko są pytania na odpowiedzi możemy znaleźć tylko w osobie Jezusa Chrystusa. Drodzy bracia i siostry, święty Jan Paweł II powiedział kiedyś, że człowieka nie da się zrozumieć bez osoby Jezusa Chrystusa. Człowieka nie da się zrozumieć, patrząc tylko bezwiednie w telewizję, w internet, oglądając jakieś niezbyt mądre, inteligentne filmy, bo to wszystko jest, wiemy, pewna iluzja. To jest pewna fikcja i wielu ludzi w tej fikcji gdzieś tam się obraca. Człowieka nie da się zrozumieć bez osoby Jezusa Chrystusa. Dla nas jeszcze żyjących tutaj na ziemi, jak mówiłem wcześniej, każda śmierć to jest okazja do pewnej refleksji. Po co tutaj jestem na tej ziemi? Jeżeli jestem daleko od Pana Boga, to przede wszystkim krzywdę samego siebie. Nie Boga, ale siebie. Bo odcinam się od źródła życia i automatycznie przechodzę na drugą stronę. Drodzy bracia i siostry, życie i czas, które tutaj mamy na ziemi, to są dary od Boga. Dary, których my nie jesteśmy właścicielami. Bóg nam je tylko powierzył, byśmy je dobrze używali, ale my nie możemy skrócić czy wydłużyć czasu. Też nie wiemy, kiedy przyjdzie nasze pożegnanie z tym światem. To są dary od Boga, których właścicielem jest tylko sam Wszechmocny Bóg. Do świętej pamięci Karoliny powiedział właśnie kilkanaście dni temu: wystarczy, chodźmy do mnie. My mamy jeszcze czas, by to życie właśnie przeżyć dobrze. Drodzy, stoimy dzisiaj w obliczu śmierci i powiedzmy sobie wprost, każdy z nas, każdy będzie musiał kiedyś przez to doświadczenie śmierci, przez tą bramę śmierci przejść. Nawet to małe dziecko 5-letnie, które gdzieś tam sobie biega i skacze beztrosko, czy człowiek starszy, czy młody, wysportowany, czy starszy, schorowany, każdy kiedyś będzie musiał się przez tą właśnie bramę śmierci przedostać i kiedyś stanąć przed obliczem Boga. Pytanie, z czym staniemy przed Bogiem? Czy to będzie tak, jak to jeden człowiek mówił: Panie Boże, zobacz, nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, moje ręce są czyste. I usłyszył odpowiedź: tak, Twoje ręce są czyste, ale Twoje ręce są jednocześnie puste. Dlatego, drodzy, póki jest w nas ten pierwiastek życia, póki jesteśmy na tej ziemskiej pielgrzymce, to pamiętajmy, że mamy jak najwięcej dobra czynić, jak najwięcej tej Bożej miłości rozsiewać swoim słowem, swoim przykładem, swoim postępowaniem, tym wszystkim, czym jesteśmy. Drodzy, nikt z nas nie wybiera sobie czasu narodzin i czasu śmierci. Nikt nie rozporządza sobą aż w tak totalny sposób. Czas ziemskiej pielgrzymki dla świętej pamięci Karoliny niósł się do pełni. Pan Bóg powołał ją do siebie. Dzisiaj jest w rękach Boga i powiedzmy sobie wprost, nie może być w lepszych rękach. Bóg na pewno wszelkie dobro, jakie w życiu dokonała, doceni, na pewno ją za to wynagrodzi i wierzymy, że na pewno nie pozwoli jej skrzywdzić. Świętej pamięci Karolina jest już tam, gdzie nie ma żadnych pytań ani wątpliwości. Te pytania i wątpliwości gdzieś tam w naszych sercach się często kołaczą. Dla niej to już nie jest wiara, to już nie są pytania, ale to już jest po prostu rzeczywistość. To już są pewne realne sytuacje, które ona widzi twarzą w twarz. Drodzy bracia i siostry, i na koniec jeszcze te słowa, które dzisiaj mówi do nas wszystkich Chrystus poprzez właśnie między innymi apostoła Tomasza i uczniów. Idę przygotować dla was miejsce. Niech się nie trwoży serce wasze. I na to pytanie: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę? Słowa Chrystusa: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. To są słowa Zbawiciela, a więc muszą być prawdą. W związku z tym zastanówmy się bardzo mocno. Ja jestem drogą i prawdą i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. A więc to oznacza, że droga do Boga jest tylko poprzez Jezusa Chrystusa. Nie ma innej drogi. Nie jakieś cudowności tego świata, nie jakieś tam, nie wiem, systemy filozoficzne wschodnie, takie czy inne, dzisiaj tak modne, szczególnie wśród młodych ludzi, ale tylko osoba Jezusa Chrystusa. Nie ma innej drogi do zbawienia. I to musimy po prostu pamiętać. Codziennie sobie o tym przypominać i kiedy przyjdą jakieś pokusy, by skręcić gdzieś tam w lewo, w prawo, czy po prostu odejść od Boga, ciągle sobie te słowa przypominajmy, że tylko Jezus Chrystus jest drogą i prawdą i życiem. Inaczej będzie trudno dostać się do Królestwa Niebieskiego. Drodzy bracia, siostry, i też na koniec niech mi wolno będzie jeszcze przypomnieć myśl świętej Matki Teresy z Kalkuty, która właśnie kiedyś powiedziała, mówiąc o śmierci, jeżeli w momencie śmierci, kiedy będziemy musieli stanąć przed Bogiem twarzą w twarz, Pan Bóg nie będzie nas pytał, jak wielkie sukcesy w życiu odnieśliśmy, ale będzie nas sądził z miłości i zapyta, jak dużo miłości włożyliśmy w nasze życie.